Witam Państwa. Dzisiaj goszczę panią Barbarę Taubę, bioenergoterapeutkę, hipnoterapeutkę i uzdrowicielkę. Tak. Chcemy sobie porozmawiać na temat właśnie tych metod terapeutycznych. Witam Państwa serdecznie. Może przybliży Pani to, co Pani robi? No, zajmuję się wieloma rzeczami. Od samego uzdrawiania energią, do której mam dostęp, po hipnozę, hipnoterapię, regresję i odkodowania karmiczne. Czyli mam zdolności pomagania ludziom, istotom oczywiście wysokoświadomym, albo tym, którzy rozszerzają świadomość, aby wyjść z pętli reinkarnacji. Z pętli reinkarnacji. Czy Tak. To naprawdę się udaje? Powiem tak, trzeba włożyć do tego, trzeba osobistą pracę włożyć, no tak naprawdę skupić się na tej dziedzinie, co chodzi o rozszerzenie świadomości i skoncentrować się na oczyszczanie podświadomości. I wtedy jak oczyszczamy podświadomość, to jest to możliwe, jak najbardziej. Na każdym poziomie ewolucyjnym, czy to tylko już tak dla ludzi, którzy już są na tych wysokich poziomach? Może powiem tak, nie na każdym poziomie ewolucyjnym, to się zgodzę. No właśnie, nie. No właśnie. Bo... Ale teraz coraz więcej ludzi się budzi, coraz więcej ludzi ma już świadomość zaistniałych sytuacji, które są tutaj w naszej przestrzeni, w Matrixie. I coraz więcej ludzi przychodzi właśnie na sesję i ma świadomość tego, że coś jest nie tak. I naprawdę nawet takie osoby, co przychodzą na hipnozę, to nie tylko po to, żeby sobie tam pomóc tutaj na planie fizycznym, tylko żeby poszerzyć świadomość, żeby mieć to zrozumienie działających zasad Matrixa, no i wyżej, tak? Czwartej, piątej gęstości. Mhm. No ja wiem, bo dostaję takie sygnały od ludzi, że sama wiedza o tym bardzo pomaga. Tak. Bardzo, bo człowiek myślący się tak, że tak powiem, telepie między nieznanym i nieznanym i nic z tego nie rozumie, a to strasznie boli. Tak, jak najbardziej. Czyli ja zawsze tak uważam, że są takie etapy w rozwoju świadomości. Nie? Najpierw szukamy pewnych rzeczy, czyli szukamy na zewnątrz. Na przykład czytając książki, chodzimy na warsztaty, czyli doświadczamy, chcemy doświadczyć pewnych rzeczy, co nam pomogą, właśnie chodzi o zrozumienie na poziomie świadomym. A ja tutaj poszłam dalej i skupiłam właśnie, skierowałam uwagę, żeby wejść do siebie, czyli do wewnątrz. Bo tak naprawdę wszystkie odpowiedzi mamy w sobie. Wszystko. Mówiła Pani, że sięga Pani do podświadomości. Cóż tak. To jest takiego, ta podświadomość, według Pani kryteriów? O, podświadomość, no to są wszystkie nasze zapisy, nasze wzorce, nasze schematy, które pozwalają nam doświadczać tutaj w tej trójwymiarowej rzeczywistości. Ale to jest ta przestrzeń, do której mało kto ma dostęp. A czy dostęp? Mamy dostęp wszyscy, tylko musimy sobie na to pozwolić i uświadomić sobie, że to jest. Bo mało ludzi ma świadomość tego, że istnieje podświadomość, a jeszcze mniejsza grupa ma świadomość tego, że istnieje coś wyżej, czyli jak przestrzenie piątej, czyli na świadomości korsób, tak? Chociaż teraz jest coraz już lepiej. Co chodzi o podświadomość? No to są te nasze programy, te nieświadome, co rzutują na nasze reinkarnacje, rzutują na nasze doświadczenia tej przestrzeni. I poprzez pętlę reinkarnacji wcielania się, one przede wszystkim mają podobny zakres doświadczeń. Tutaj z mojej sesji, które przeprowadzam, bardzo często się zdarza, że widzimy w sesjach powtarzające się wzorce wcieleń. To nie jest tak, że właśnie, że wcielenie mamy, doświadczamy je i później wszystko już zostawiamy ten kombinezon, czyli to ciało, przechodzimy wyżej i już nas to nie dotyczy. Wszystkie właśnie te uczucia, emocje, które mamy w sobie, one w zasadzie wchodzimy w nie w przestrzeń astralną, energetyczną. Z tym wszystkim, z całym tym bagażem emocjonalnym, bo to nie znika. No właśnie, człowiek się nie rodzi czystą kartą ponownie. Tak. Tylko już zaprogramowany z tego, co przeżył poprzednio. Zgadza się. Ja się też z tym spotykam w swoich sesjach z ludźmi, że ogromne znaczenie ma to, co zostało przeżyte ileś tam wcieleń wcześniej.
Tak, to naprawdę nie znika. My przechodzimy z tymi właśnie tą bazę emocjonalną całą, przenosimy właśnie w część astralną. Tak, te wrażenia można powiedzieć, bo to emocje nie przenosimy, tylko wrażenia, prawda? No ja bym powiedziała Takie nauki. wrażenie, ale też bym tutaj w sesjach bardzo często nam się zdarzało, że właśnie ta baza emocjonalna była w tej przestrzeni energetycznej, czyli w przestrzeni astralnej. Czyli właśnie przeważnie istota wchodzi w taką przestrzeń energetyczną, tą astralną, gdzie z danymi wzorcami wchodzi. Czyli są, tak jak mówimy, w przestrzeni egregory, mamy aniołów. Ja już mówię teraz o tej przestrzeni czwartej, tak? Jest mnóstwo tam rzeczy, które nie zdajemy sobie sprawy. Po prostu to jest przestrzeń ogromna, też ma poziomy, tak tutaj. Tutaj mamy system oparty na piramidzie, a tam jest podobnie. Przynajmniej taki wgląd ja miałam w te przestrzenie, tak? Tak, jak najbardziej. Według mnie też jest ścisła hierarchia. Tak jest hierarchia, zgadza się. Tak, zgadza ludzie strasznie nie lubią tego słowa i tego określenia tej hierarchii, bo no właśnie to nie wiadomo dlaczego. Ale hierarchia jest oczywista. Jest jak oczywista, bo jest układ fraktalny, więc wszystko się w sobie zawiera i w ten wyższy poziom, że tak powiem, mam brzydko i skrótowo, ma władzę nad tymi niższymi. Tak, oczywiście. Ja tutaj w sesjach może powiem, jakie to są mniej więcej, co myśmy spotkali w sesjach hipnoterapeutycznych. To jest coś takiego na przykład, począwszy od, tak jak mówią tutaj, z anioły, nie? Widzą istoty anioły po śmierci, widzą przewodników, nauczycieli. Tutaj po tych sesjach, które ja przeprowadzam, bardzo dokładnie było widać, że to są istoty zmiennokształtne. To nie jest tak do końca, że my to, co widzimy, nasze postrzeganie determinuje tamtą przestrzeń. Tak, dokładnie. Dobrze to pani ujęła. Czyli to, co my widzimy, to zależy od naszego postrzegania. Postrzeganie, tak. I jeśli chcemy wierzyć w pewne właśnie schematy religijne, czy na przykład tych aniołów, to my tam widzimy w tej przestrzeni aniołów, dokładnie. Widzimy przewodników, którzy myślimy, że oni mają wiedzę, oni są nad nami, tak? Że są bardziej, mają większe doświadczenie. A tak naprawdę w tych sesjach wyszło, że to są po prostu reptylianie. Tak, bardzo często. To są reptylianie. Tak. Istoty mają zdolność właśnie zmienienia ciała, kształtu. Na czwartej gęstości jest to oczywiste. Tak. Takie są tam zasady fizyki, że można sobie zmieniać kształt. Tak, dokładnie. To jest bardzo ciekawe. Tutaj właśnie jeszcze w tych przestrzeniach było coś takiego jak oprócz nauczycieli mamy bazy, oprócz innych przewodników mamy też właśnie koty, mamy hybrydy, mamy drako, reptilian, archontów, modliszki, koty, więc tutaj i egregory, tak? To przestrzeń jest tak samo właśnie ogromną przestrzenią. Tak, tutaj mamy, doświadczamy w tamtej przestrzeni dokładnie, idziemy w tą przestrzeń, gdzie jest nasza świadomość. Jaką mamy świadomość, jaką osiągamy świadomość? Dokładnie, to się zgadza również z moją wiedzą, że rzeczywiście sięgamy własną świadomością tylko do tego miejsca, dokąd sięgamy. Tak. Wyżej już niestety nie. No tutaj przestrzeń też właśnie, można powiedzieć, przestrzeń religijna, tak? Jest ciekawą przestrzenią, bo to jest, nazywasz to egregorem, tak? Tak, to egregory to są takie formy energetyczno-informacyjne. Tak. No i ja tematyczne. Dokładnie. No religie mają swoje egregory. Swoje egregory. No właśnie tutaj w tej przestrzeni z egregorami jest dosyć ciekawie, bo tam przeważnie to, co myśmy widzieli, to jest tutaj bazuje egregor religijny właśnie chrześcijański, katolicki. I on jest głównie oparty na poczuciu winy. Tak. On jest oparty na strachu, na lęku, na tych niskich wibracjach, niskich częstotliwościach. Czyli jeśli jesteśmy w takiej przestrzeni, jak mamy się wznieść wyżej? Jeśli mamy w sobie poczucie winy, poczucie kary, poczucie wstydu, no to nie ma możliwości, żeby nam się świadomość rozszerzyła, będąc wierząc w coś, co nie jest naszą prawdziwą istotą. Tak, to są, zgadza się, to są te poczucie winy, kary i nienawiść również. Tak. To są najniższe poziomy. Tak.
I nas w tych najniższych poziomach religia trzyma i nie pozwala wyjść dalej. To jest największa tragedia. Ale nie pozwala dlaczego? No bo jakbyśmy wyszli wyżej, to mielibyśmy większe postrzeganie. Byśmy wiedzieli, czym jest religia, czym jest system. By się okazało, prawda? By się okazało. Tak, że to wszystko jest iluzja, bajka. Właśnie, jest iluzją. Zgadza się. No ale ludzie lubią żyć w takich bajkach. A czy boją się prawdy? Czy ja wiem, czy się boją, tak, swoją drogą się boją prawdy moim zdaniem, ale bajka jest przyjemna. Nie muszą myśleć. Ja kiedyś słyszałam od człowieka w telewizji, już nie będę mówiła nazwiska, takiego katolika, który mówi, że on jest za kościołem, bo przynajmniej kościół mówi, co on ma myśleć. Co ma myśleć. Myśleć, tak. No tak, bo wtedy jak się rozwijamy i świadomość podnosimy, musimy wziąć odpowiedzialność za własne życie, tak? Musimy mieć w sobie poczuć tą empatię. Empatię, czyli też tą miłość, tak? Ale tutaj mówię takiej o miłości, takiej czystej, wewnętrznej, że idąc tą ścieżką musimy poczuć siebie. A myśmy wyparli siebie, myśmy wyparli nasze emocje, nasze uczucia, wszystko to, co, z czym wcześniej przychodziliśmy tutaj doświadczać. Teraz zostało wszystko wyparte, wszystko zostało na wspak zrobione. Religia specjalnie jest tak skonstruowana, żeby nie szukać w sobie, tylko szukać na zewnątrz. Tak. No i to chyba było największym, najgorsze, co mogło nam zrobić. Bo myśmy przestaliśmy czuć naszą intuicję, prawda? Przestaliśmy sięgać w głąb siebie, żeby odkrywać wewnętrzną prawdę. Jak się objawia to u pani klientów, to szukanie czy tam odkrywanie wewnętrznej prawdy? Powiem tak, no dużo osób przychodzi po pomoc, tak? Po pomoc na przykład na poziomie na przykład chorób, tak? Bo wiadomo, że ciało nam też pokazuje, jak wygląda nasz umysł. Czyli wiadomo, jeśli mamy niskie poziomy energetyczne w sobie, to też ciało zaczyna chorować, tak? Tutaj wszystko też właśnie chodzi o tą wibrację, czyli tą częstotliwość w nas, czyli właśnie, żeby tę podświadomość oczyszczać i zarazem mieć tendencję do tego, żeby wzrastać świadomie. Klienci, którzy przychodzą, którzy mają już taki wyższy poziom świadomości, oni z reguły już wiedzą, czym jest cały Matrix, czyli czym jest system. I teraz powiem tak, nie jest to łatwe. Nie jest to łatwe. Pewnie ludzie, którzy się budzą, po prostu mają taki wewnętrzny szok, że to aż tak wygląda. Bo to nie jest już taki new age różowy, co kiedyś nam serwowano, prawda? Tak. Że wszystko jest ładne, kolorowe, że wszystko tak pięknie wygląda, tylko... Wszystko ocieka miłością, tak, prawda? Ocieka miłością. Tak, tylko taką słodyczką miłością. Tak, to nie tak. Właśnie czym wchodzimy wyżej, mamy to postrzeganie, to w szczególności, gdy uzdrawiamy siebie, uzdrawiamy te wewnętrzne lęki, na przykład wewnętrzne dziecko, no to wtedy to postrzeganie się, ono tak jakby się, ta świadomość się poszerza i pozwala nam widzieć i wiedzieć więcej. Wyjść z iluzji. Z iluzji, tak, tak, tak. Nie wiem, co pani na ten temat sądzi, ale ja wiem, że to właśnie to, co powiedziałam, ocieka miłością, to jest bardzo wielka iluzja i to również jest coś podobnego, to taka wymuszona jakby miłość, te wymuszone emocje, to jest niewiele lepsze od tych bardzo złych emocji. Tak, ja tutaj miałam taką też kiedyś sesję bardzo ciekawą z reptylianinem i on dokładnie też powiedział to, co mówisz. O, to proszę, proszę tak, opowiedzieć o tym. Tak, to była sesja bardzo ciekawa. Na YouTubie są dwie części tej sesji, bo była tak długa, że trzeba ją było po prostu skrócić. I on tam bardzo dokładnie mówi, nawet mówi o swojej rasie, tylko mówi o rasie, że też właśnie tam reptylianie też są, mają też swoje struktury, są na różnych strukturach. Jedni są tak właśnie, mają tak jakby, stoją i potrzebują tylko tej naszej energii, czyli tej naszej gęstości, czyli z trzeciej, a inni starają się przynajmniej
ewoluować. Jednak to też nie jest tak, że wszystkie istoty stoją w miejscu. No nie, nie, oczywiście, że tak. Nie. Reptilianie też ewoluują. Też ewoluują, dokładnie. I jest bardzo trudno jeszcze do tego ewoluować. Bo nie mają empatii. Bo oni się rozwijają na cierpieniu. Na cierpieniu, tak. Ale na cierpieniu swoim czy naszym? Swoim. Swoim? No powiem tak, może króciutko, że oni rozbudowują fraktale do środka, a to powoduje spięcie ogromne, a spięcie to jest cierpienie. Tak, a jak wygląda, że w moich sesjach wychodzi bardzo dokładnie, że oni potrzebują właśnie nas, tak. Potrzebują tego cierpienia, które my wydzielamy. Tak, no bo oni są na tych wibracjach. Tyle, że ci, którzy są tutaj i atakują nas, to już to są ci, którzy nie ewoluują. Oni się cofają w rozwoju. Jakby nie wytrzymali tej ewolucji i spadają w dół. No tak, no to chyba jest większość, ale przynajmniej do tych mamy dostęp, tak? Którzy potrzebują naszego cierpienia, naszego bólu, właśnie tych niskowibracyjnych emocji. Czyli to, co w szczególności istoty, które się budzą, też zauważyłam, to mają tu właśnie w tym systemie nagle z jakichś dziwnych powodów różne sytuacje w życiu, takie no właśnie niekorzystne, czyli na przykład coś się wydarza, gdzie musi być ta emocja wydzielana, gdzieś nie dajemy sobie rady, więc wydzielamy pewne emocje negatywne. I czym wyższa świadomość dochodzi do tego poziomu wyższej świadomości, to zauważyłam, że osoby mają właśnie takie bardzo niekorzystne sytuacje w swoich doświadczeniach. I to jest też, dlatego to też reptilianin mówi w sesji, że jest to specjalnie robione, żeby oni z tej ścieżki zeszli. Tak jest wszystko skonstruowane, żeby właśnie czym wyższa świadomość dostaje no, takie wyciski, naprawdę, dostaje wyciski od życia. Coś o tym wiem. Ja też z własnych doświadczeń wiem, że to nie jest łatwa ścieżka. Tak, normalnie przyciągnięcie pod kilem. Zgadza się. No, ale oni się z tego w jakiś sposób no, cieszą, może niekoniecznie cieszą, ale tak mówisz, tak działają. To jest ich system takiego działania w tym matrixie. No właśnie, proszę jeszcze więcej powiedzieć, co on mówił, bo to jest bardzo pouczające. Ja tutaj sobie ściągę przygotowałam, może przeczytam. No jasne. To jest istota, gdzie poprzez sesję udało mi się ściągnąć z nią i porozmawiać. I no i co? No, ona się. To było też ciekawe, jak w sesji powiedziała, porównała właściwie nas, istoty ludzkie, do much. Powiedziała, że zlatujemy się do tego światła, ale fałszywego światła, jak lepy do muchu. Jak muchy do lepy. Dokładnie, do lepu. Po prostu śmiała się, to taka była ignorancja z jednej strony, z jej strony, że właśnie, że my nie mamy tej świadomości pełnej, mamy jakąś tylko cząstkę własnej świadomości, bo resztę naszej istoty jest na wyższych gęstościach i po prostu idziemy w to fałszywe światło. Co było też jeszcze ciekawe. A określiła ta istota, co jest tym fałszywym światłem? Nie, tego nie określiła. Nie określiła, ale ja miałam też kolejną sesję, gdzie po prostu no już mam tą świadomość, czym jest to fałszywe światło, tak? No ja bym to nazwała tym Bogiem zarządzającym w tej czwartej gęstości, która przechodzi do piątej. To jest istota, no ja nazywam to istotą demiurgiem. Demiurg, Wiachwę mówią także. Ja wiem, porozmawiamy jeszcze o tej sesji, to jest bardzo poruszająca i ciekawa, ale teraz skończmy może o tym. Dobrze, to tutaj już mówię. Co tu mówiła istota? No właśnie, śmiała się z nas, że my zamiast iść tą ścieżką świadomości, to my durniejemy coraz bardziej. Czyli nasze, to co jest stworzone teraz, czyli komórki, internet, to zamiast mamy ewoluować, czy mamy wyższą świadomość, to wszystko specjalnie jest w tej przestrzeni tutaj nakładane, aby istoty całą swoją świadomością były w tych właśnie zabawkach, żeby przestały myśleć. Że tutaj nawet też było ciekawe, powiedział, że będą tworzone hybrydy tutaj na Ziemi, istoty takie hybrydy, które, żeby nie miały dostępu do źródła, będą powolutku odcinać te istoty od źródła. Im tylko chodzi o energię, więc oni zrobią wszystko, aby jak najwięcej istot zostawić w tej niskiej przestrzeni.
Tak, to ferma ich. Tak. Z reguły każda istota w czwartej gęstości ma chipy. W moich sesjach też to było widać. Jest zaimplantowana. Najwięcej właśnie implantów jest na czole, w czakrach, w kręgosłupie. To są podłączenia w przestrzeni astralnej do różnych przyrządów, jakie oni tam dysponują. A dysponują przyrządami naprawdę z technologią nieziemską. To jest bardzo wysoka technologia. Do tego stopnia, że w sesjach nieraz miałam bardzo trudne sesje, że sama podświadomość, sama istota była rozczłonkowana na parę części. Ona nie miała, czyli podświadomość nie miała w ogóle świadomości. Była rozczłonkowana. I teraz przychodzi. No to jest znane zjawisko. Znane zjawisko, tak. Ale w sesjach jest bardzo trudne do przeprowadzenia. Jest bardzo trudne, ponieważ musimy się konfrontować z tymi istotami reptyliańskimi, a one dokładnie znają poziom świadomości istoty. Więc nie są tak chętne, żeby ją rozłączać albo ściągać implanty albo chipy. To jest bardzo trudne. I tutaj właśnie ta istota reptiliańska o tym mówi, że każdy z nas jest zaimplantowany w tej przestrzeni. Czyli tak, by nie mógł mieć dostępu do swojej wyższej świadomości. I to są różne. Właśnie najgorsze sesje były na statkach kosmicznych. Po prostu na statkach mieliśmy sesje, gdzie istoty po prostu. Proszę to przybliżyć, bo ktoś może myśleć, że rzeczywiście pani tam wystartowała na statek. Nie, to nie, tak. Nie, to nie tak. To po prostu w sesji przychodziła informacja, że istota jest po prostu na statku. To znaczy ten reptilianin, czy człowiek, który. Jego część, czyli jego część subtelna jest po prostu na statku. Nie jako istota tutaj, tylko ta część podświadoma, część subtelna. I wychodziło nam w tych sesjach, że część subtelna jest w większości na tych statkach, one są te istoty zniewalane. Po prostu są całkowicie odłączane, są robione doświadczenia na nich. To tylko, że doświadczenia nieziemskie, czyli właśnie po to zawsze, ażeby albo całkowicie zablokować istocie świadomość, albo zrobić całkowicie z niej niewolnika, żeby się inkarnowała cały czas, w nieskończoność inkarnowała w tych przestrzeniach. Poprzez doświadczenia cierpienia, tak? Bo jeśli ona, ta istota w przestrzeni astralnej ma nie za ciekawe warunki, to życie też nie jest za ciekawe. Też jest trudne z reguły. Tak, bardzo takie brzydkie. Brzydkie. Prawda? Tak. Ciężkie. Ciężkie. Tutaj też ciekawe było, że najgorsze może życia też ciekawe były, doświadczenia, jakiego mamy przewodnika. Spotkaliśmy się też z przewodnikami kotami. I na przykład koty, oni byli bardzo wysoko w przestrzeni astralnej, chyba wyżej niż reptilianie. I jeśli ktoś ma, powiedzmy, za przewodnika kota, wtedy ma bardzo fajne życie. Ma takie lajtowe, nie musi specjalnie nic robić, tak wszystko mu się fajnie układa, po prostu lajtowo. Ale to też jest pułapką, ponieważ właśnie tutaj się wcielają te istoty i nie poszerzają świadomości. Po prostu mają fajne życie, więc odchodzą. I mają znowu fajne życie i znowu odchodzą. I to taka jest nieskończona pętla reinkarnacji. Nie mają tej świadomości szerszej, że coś trzeba zrobić, tak? Dla siebie lub że jest coś więcej oprócz umysłu świadomego. Aż w końcu ten potencjał się wyczerpi i po prostu znikają z przestrzeni. Bo to tak w nieskończoność nie można. W nieskończoność można tylko wtedy, kiedy się osiągnie nieśmiertelność, ale to właśnie podnosząc poziomy świadomości. To czyli tak jak mówisz, te istoty, które są też w tej przestrzeni astralnej, tam są też takie hybrydy, które zbierają też energię, tylko i wyłącznie energię, zależy tylko na energii, bo oni z tej energii żyją. Te hybrydy to są na tych właśnie bardzo niskich poziomach energetycznych i tam trafiają z reguły istoty, które mają ogromne poczucie winy po śmierci, na przykład popełniając samobójstwo. I wtedy, jeśli się idzie do tej przestrzeni, gdzie popełnia się samobójstwo z tym ogromnym poczuciem winy, taka istota nas wyłapuje automatycznie, nas łapie w swoją przestrzeń i tam nas tak zapętli, że ona się żywi naszą energią. Ona po prostu żyje z naszej energii. Oni nas po prostu zjadają.
Tak, tak. Na żywca. Tak, tak po trochu. tak. Tak. Coś okropnego. Ale dlaczego ktoś, kto popełnił samobójstwo, ma poczucie winy? To też jest chyba narzucone. Jest narzucone, no, oczywiście. Właśnie. Oczywiście, bo to jest z wiary też tak wychodzi, tak? Z katolickiej w szczególności. Tak, no. No bo według praw kosmicznych to mamy prawo dysponować własnym życiem. Tak, ale to są wierzenia, tak, nie? To są tak, nasze wierzenia. Tak, to są przekonania. Przekonania, tak. Tak. A właśnie tak przekonanie trafia później właśnie w tą przestrzeń energetyczną. Istota z tymi przekonaniami właśnie jest w tej przestrzeni. Co jeszcze to reptilianie? Co on tu jeszcze fajnego powiedział? Że robią na nas testy różne. Testy na świadomości, testy na nas. O, też ciekawie powiedział o rdzeniu, o źródle. Powiedział, że źródło się zapętliło. Było coś ciekawego dla mnie. A, no tak. Tak. No to... Popytam, dlaczego, jak to, czy źródło wie o tym, co dzieje się na Ziemi? Czy źródło ma w ogóle dostęp, czy ma świadomość tego? On powiedział, że tak ma. No ale to dlaczego na to pozwala? A on stwierdził, bo chciał poznać, tak jak tu wszyscy mówią, dobro i zło, to co jest teraz, tak? Czyli wszystko na bazie przeciwieństw. I w jaki sposób się zapętliło. Więc trudno mi tutaj określić, czy to rzeczywiście tak jest, czy po prostu to było tylko, czy to wychodziło tylko z jego poziomu świadomości. No właśnie. Tak. No właśnie. No właśnie. No i tutaj też bardzo ciekawa rzeczą, którą ja też właśnie zawsze mówię, żeby zacząć tą świadomość poszerzać i konfrontować się ze sobą, czyli szukać tej wiedzy w sobie. Że właśnie całe światło, że my jesteśmy istotami światła, istotami źródła i my wszystko mamy w sobie, że my nie musimy szukać na zewnątrz, tylko cała prawda, cała energia, cała moc jest w nas. Tylko przestaliśmy w to wierzyć. Tylko, że tutaj też jest pułapka, moim zdaniem. Dlatego, że jeżeli tak będziemy wyłącznie polegać na sobie i czytać tylko to, co mamy w środku, nie zwracając uwagi, co się dzieje na zewnątrz, to istnieje niebezpieczeństwo, że przeczytamy swoje własne programy. Znowu programy. No, to coś ciekawego, no. To, co mówisz. I... Jeżeli ktoś tylko zagląda do siebie, no to nie ma szans na rozwój, bo cały czas jest zafiksowany na swoich własnych programach. A powiedz mi, jak na przykład masz dostęp do piątej gęstości, to też wtedy jesteś zafiksowana na swoich programach? Bo to jest piąta też... gęstość też jest na programach. Tak, ale to jest, popatrz, na przykład mam jakieś zdarzenie, tak? I dostaję gdzieś z góry, już dostaję tą, i mam tą intuicję i wiem, na przykład nie idź w to. I dostaję coś takiego, nie? Gdzieś tam w tej przestrzeni i ta część mnie mówi, nie idź w to. Ale umysł jest tak silny, że ja w to wbrnę i idę. Więc ja dostaję, wiesz, z tej przestrzeni takie drogowskazy, takie wskazówki. Dostaję, żeby tego nie robić, bo może mi to zaszkodzić. Tak, bo piąta gęstość, na piątej gęstości ten korsup ma dużo wyższą świadomość niż umysł na czwartej, dużo wyższą. I on, a nie porównałabyś go na przykład mrówkę do słonia? Ale słoń też ma niską świadomość. Ale ja mówię troszeczkę o wielkości. Mówię o wielkości. Mówię o wielkości. Nie, wielkość nie. Nie? Nie, nie. Tutaj chodzi o pojemność świadomości, nie o wielkość fizyczną. Tak. Wielkość fizyczna nie jak się ma, bo to zupełnie są... Rozumiem, ale mówisz o świadomości. Trzeba by porównać tą świadomość mrówki a słonia, czyli, ale wielkościowo. Aha, no może aż tak nie. Aż nie aż tak. Tak nie. Ja już szczerze mówiąc nie pamiętam, ale w hiperfizyce jest podane, jakie są pojemności świadomości na poszczególnych gęstościach, ale to jest ogromna różnica. To jest różnica kilku albo kilkunastu wielkości. Więc my rzeczywiście na piątej gęstości, jeżeli mamy informację z piątej, to będzie to informacja znacznie bardziej prawdziwa i obiektywna niż ta, która jest z umysłu. Ale ona też nie jest absolutną prawdą. Ona się dalej opiera na własnych programach. No, to co mamy robić? To skąd mamy czerpać informacje? Jeszcze wyżej? Trzeba być otwartym, przez cały czas trzeba być otwartym. Czujnym. Tak, tak. I
porównywać, porównywać, bo rozwój inteligencji świadomości polega na porównywaniu wiedzy. No. No ja tutaj powiem, ja mówię z własnych doświadczeń, tak? Tak, tak. I z własnych doświadczeń czerpię też informacje, wiedzę, jak się kontaktuję na przykład z moją nadświadomością, to ja powiem z własnego doświadczenia. Mhm. Jak zaczynałam w ogóle ścieżkę hipnozy, to wiadomo, ta moja świadomość była bardzo niska. W ogóle jak zaczynałam, to wiadomo, jak każdy z nas, tak? I później spotkałam się z hipnozą i ja pamiętam w ogóle informacje, jak dostałam od razu, gdzieś tam zaczęłam się łączyć z tą nadświadomością, z tą piątą gęstością. Informacje, jakie przychodziły z tej przestrzeni, po prostu mnie powalały. Tak. Ja byłam w szoku w ogóle, że ja mam takie informacje w sobie, tak? Że to płynie ze mnie, że to jest moje. Po prostu byłam zszokowana wielkością tych informacji. Tak, to się zgadza, tak. Bo to jak mówię, tam jest ta nasza część jest bez porównania mądrzejsza od tego, co tutaj reprezentujemy. Tak. No i dlatego tak mniej więcej rozumiem, przynajmniej w moim mniemaniu, tak, czym jest umysł świadomy, że tutaj na przykład świadomie to, co mamy wgląd w tą przestrzeń, jesteśmy tak w klatce zamknięci. Jeśli mamy tylko dostęp do tej przestrzeni, tak, to mamy bardzo mały zakres postrzegania, widzenia, rozumienia i wiedzenia. Tak, wiedzenia, rozumienia, to jest tyle co nic. Właściwie tak. To się cały czas, jeżeli polegamy na umyśle, tak, to cały czas operujemy w kategorii programów i przekonań. Dokładnie, dokładnie. I to są te programy przekonania, które są na tej czwartej gęstości. Tak? Tak, 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 tak. Tak. Porozmawiajmy jeszcze na temat tej sesji, którą wysłuchałam z Demiurgiem. No, to naprawdę jest. No, powiem tak, z Demiurgiem miałam już do czynienia drugi raz. To nie była pierwsza sesja. Pierwszą sesją było też, gdy, czyli mówimy o tej istocie, w cudzysłowie Bogu, który zarządza tą naszą przestrzenią. Tego Boga z Matrixa. Boga, prawda? Z Matrixa, tak, tak, dokładnie, dokładnie. Też ja powiem, tutaj wzeszłam, żeby pomagać ludziom, tak? I całe te moje doświadczenie z reguły, jak widziałam swoje wcielenia, czyli na poziomie czwartej gęstości, i jak tutaj jak zeszłam, to z reguły w tych wcieleniach bardzo dokładnie było widać, że byłam tak, albo byłam na stosie spalona, nieraz byłam spalona na stosie, za to, co mówię, za wiedzę, którą przekazuję, za informacje, które daję, tak? Albo mnie wieszano, też widziałam swoje doświadczenie we Francji, jak byłam powieszona, tak? A tak na marginesie, tak króciutko na marginesie, jak to jest, jak się jest spalonym? Jak to jest spalonym? Nie czuję się tego. Nie, jak w sesji tego nie czułam. Nie, nie. To jest coś takiego, że masz obrazy i to tylko widzisz. Ja to tylko obserwowałam, tak jakby z boku jesteś jednak, wiesz? No to tak. No i obserwujesz. To tak, nie, tak. Nie, to nie ma czegoś takiego. Od razu, wiesz, widzisz to, co się dzieje i cię przerzuca. Już się przerzuca automatu, że jesteś już w czwartej gęstości, czy jesteś już w tej cudzysłowie niebie, tak? Od razu. Jak jesteśmy przy tym, to ja też powiem, że rzeczywiście to się tak odbiera, tego się ten powtórnie nie przeżywa. Nie. Ale ja kiedyś byłam nabita na pal. To było, to wspominam straszliwie. Nie czuję się tego, ale jak był film ten z trylogii Potop chyba, i tam był Azja wbijany na pal, to ja w ogóle nie mogłam tego oglądać. Czyli została pamięć. Tak. Pamięć strasznie, była. Strasznie. Do tej pory mnie to trzepie. Także to są takie rzeczy, tak, tak? Są takie rzeczy, które się pamięta zawsze. Można nawet nad tym pracować i to nie mija. Ja tutaj powiem, ale... ja miałam trudne przeżycia, właśnie jak oczyszczałam podświadomość, czyli takie traumy z dzieciństwa. To wtedy, gdy je oczyszczałam, to przechodziłam katusze, pamiętam. Bo to były trudne doświadczenia i które one jakoś miało widocznie wpływ chyba na większość moich reinkarnacji, bo samo to, gdzie przyszłam do rodziny, to była trudna rodzina. To nie było łatwo, że wszystko gdzieś tam, musiałam o wszystko walczyć, o wszystko, sama do wszystkiego dochodzić, tak? I w ogóle byłam sama z tą wiedzą. Ja już gdzieś ją miałam, ale z jakichś przyczyn i tam, gdzie trafiłam w tą rodzinę, musiałam poblokować wszystko. Po prostu automatycznie wszystko poblokowałam. I teraz, doświadczając trudnych traum w dzieciństwie, było wszystko tak zorganizowane, abym ja miała w sobie mnóstwo lęku i strachu.
abym nie zrobiła kolejnego kroku gdziekolwiek dalej. Ja miałam być tylko tu osadzona, w tej rzeczywistości. Dopiero właśnie hipnoza mi pomogła w tym, aby wyjść z przekonań, z programów dzieciństwa, uzdrowić wewnętrzne dziecko, uzdrowić siebie. I dopiero później mi się powolutku otwierały te programy, ta przestrzeń we mnie, tak? Otwierało się to, co jest coraz wyżej i wyżej. Aż właśnie doszłam do tych przestrzeni, do piątej gęstości. I później właśnie miałam sesję z Demiurgiem. Więc tutaj te sesje są naprawdę niesamowite, ponieważ przy tej ostatniej sesji, jak pytam, zadaję nieraz pytanie, dlaczego się takie coś dzieje, dlaczego takie cierpienie jest na planecie, to on often mówi, ale przecież ja wam nic nie robię, ja wam przecież nic nie robię, wy to sobie sami robicie. On nie ma żadnego poczucia winy, że tu jest coś źle, że są takie programy, że Matrix tak działa, wy sobie to sami robicie. Bo wy sobie na to sami pozwalacie. Dokładnie tak powiedział. My na to pozwalamy. Ale pozwalamy, bo mamy właśnie świadomość. Świadomość jest za niska, tak? Albo jest strach. Jest za duży strach nałożony na ludzi. Dlatego na to pozwalamy. Tak, to jest tak, że oni zaprogramują, a potem ale to wy przyjmujecie te programy. No, tak, no. Tak, tak, tak. A nie ma innych, prawda? No nie ma innych. No, i nie ma świadomości, że to są programy, w ogóle nie ma żadnej świadomości. No i takie wybiegi stosują rzeczywiście. Tak, tutaj z tym Demiurgiem jeszcze. Co tutaj chciałam powiedzieć, momencik. O, zapętlają istoty, czyli chodzi o tą wieczną reinkarnację, wieczne wcielanie się, nie? Bo czym więcej istot się będzie wcielać, no tym zawsze będzie pożywka dla tych istot, nie? Nas w czwartej gęstości. Jedną ciekawą też było rzeczą, jak powiedział, że ważne jest dla niego, aby dać i odebrać. Z nawiązką, żeby się pożywić. Czyli tak naprawdę, jak popatrzymy, to cały ten system, ten Matrix, tak należy do Demiurga, do niego. My tak naprawdę nic tu nie mamy. My doświadczamy tylko na chwilę. Mamy coś na chwilę i za chwilę tego już nie ma. Zostawiamy, idziemy stąd właściwie z niczym, tak? To wszystko właściwie jest jego, nie nasze. No to jest przerażająca prawda. To jest prawda przerażająca, tak. Naprawdę. A ucieczka z tego to jest ucieczka w świadomość. Tak, tak. Jedną jeszcze z ciekawych rzeczy, których mówi, jest oddawanie swojej woli. Że oddajemy swoją wolę. Bogu. Bogu. Tak, dokładnie. A oddawanie swojej woli, co? No, zabija nas, tak? Naszą świadomość. Kolejne ciekawe zdanie. To, co jest, było i będzie, jest jednym i tym samym. No czyli to jest ta pętla reinkarnacyjna rzeczywiście. Tak. Oni to porównują do ósemki. Do ósemki. Inaczej można powiedzieć, że to tak? Czyli to jest torus. Torus. To można było torusem nazwać, tak, tak. Jak najbardziej. Tak. Torusa jak sklapniemy, to będzie ósemka. No tak, no tak. No. Co jeszcze ciekawego? No, Demiurg nas nazwał robaczkami znowu, tak? Kolejny. Jesteśmy dla nich takim pokarmem, takim robaczkiem. I doskonale wie, że nie mamy tej świadomości, tak? Po prostu nie mamy, bo nam tą cząstkę nas odebrał nam tą świadomość. Mamy tylko malutką cząstkę siebie tutaj, tej przestrzeni, dlatego może mogą robić, co chcą, tak? A mają tam mnóstwo istot w tych przestrzeniach, gdzie zarządzają tak naprawdę naszymi nami, tak? Z tej czwartej gęstości. No, ogólnie jak właśnie miałam z nim pierwszą tą sesję swoją własną, gdzie dostawałam informacje o jego istocie, to było też ciekawe dla mnie, ponieważ jak się łączyłam z nim, to nie czułam od niego w ogóle światła. To była taka istota bardzo zimna, chłodna, bo my jesteśmy istotami światła, czyli to, co istotami, czyli źródła, czy mamy te wewnętrzne światło, to, co potrzebują na czwartej gęstości. A on, płynęła od niego taka świadomość bardzo, bardzo, naprawdę tak no bez czucia, bez empatii, bez miłości. To było, to naprawdę tak jak było. Sztuczna inteligencja. Tak by można było nazwać. Tak by, no, to nie było, naprawdę to było nawet niemiłe, to było w odczuciu, tak? W odczuciu, bo to bardziej też widziałam, ale też czułam. A nienawiść dało się odczuć? Czy to było obojętne? Nie, to było obojętne. Obojętne.
ale z pewnością, bo on ma też, on czerpie energię z nas, z istot źródła. Dlatego jest zasilany, bo my go zasilamy. Tak. Pozwalamy właśnie zasilać jego naszą energią, którą mamy. No, dlatego stworzyli religię. On stworzył religię, tak, żebyśmy mu oddawali. Cześć. Szczególnie tak. Stary Testament o tym mówi, nie? Jeśli sobie wejdziemy i przeczytamy Stary Testament, to tam dokładnie jest mowa, jaki Bóg zarządza tą przestrzenią. No. 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 Taki, to jest Bóg, który potrzebuje właśnie ludzkiego cierpienia, potrzebuje wojen, wojny muszą być. Wszystko, co tworzymy poprzez bazę emocji na bazie cierpienia, bólu. No i na to się ludzie dają nabierać przez tyle lat. Ja szczerze mówiąc tego nie rozumiem. No, ja też nie. No bo nie ma tej świadomości, dlatego trzeba troszeczkę przejrzeć na oczy, zrozumieć. I to jak się dają nabierać? Są całkowicie pochłonięci. No system, no bo weszli całkowicie w system. Czyli nic poza systemem nie widzą. Ludzie systemu. Ludzie systemu. Trybiki systemu. Tak, tak, tak. Jak się wchodzi na te wyższe poziomy i stamtąd się czerpie wiedzę, to jest tak, ja mówię dlatego, że, żeby powiedzieć ludziom, że to warto spróbować tego, bo to jest jak oświecenie. Tak. Jedna sekunda tego to jest po prostu wow, to ja już wiem, to w ogóle zmienia wszystko. Tak, zgadza się, tak. Bo to płynie, ja uważam, że to płynie właśnie z naszej istoty, właśnie z tych wyższych przestrzeni. Czyli my mamy dostęp do tych przestrzeni, tylko zostały nam zablokowane. No specjalnie nam zostały zablokowane, nie? Jeszcze Demir zawsze mówi, sama tego chciałaś doświadczyć, no to zobacz, doświadczasz. Tak, jasne, że tego chciałam, prawda? Tak, jak mnie ochrzcili, jak miałam 3 tygodnie. To tak, bardzo chciałam tego. Ale on też twierdzi. A chrzest jest to blokada właśnie na kanale z trzeciego oka do korsupa, do piątej gęstości. Tak, dlatego zgadza się. Znaczy wszystkie ceremonie, które są w kościele, nam blokują kolejne wyższe czakry, tak? Jak przestrzeń serca, dlatego ludzie nie czują. Związki się sypią, tak? Dlaczego się teraz coraz bardziej rozsypują związki damsko-męskie? Bo one są zbudowane na bazie niskiej częstotliwości, czakr niskich. Nie ma tych czakr wysokich, czyli nie na miłości, empatii, zrozumienia. Tylko wszystkie właśnie te, większość naszych związków jest na bazie niskich czakr. Tam, gdzie są tylko matrix jest, system matrix. Tak, tak. I walka. I walka. A wszystko dominacja, to, chęć dominacji. A wszystko tam, gdzie moglibyśmy tworzyć związki na bazie wyższych czakr, czyli tej miłości, zrozumienia, empatii, tej mądrości, mamy pozamykane. Mamy wszystko pozamykane. Dlatego ważne jest właśnie tak, żeby tutaj mówiłaś też wcześniej właśnie o tej czakrze serca. Czakrę serca, żeby też otwierać, prawda? Żeby tą czakrę tak, serca... Koniecznie, tak, koniecznie. O tej czakrze serca zaczynać. Mówi, otwieraj, no. Tak sobie powiem, otwieram sobie czakrę. No to nie jest tak. No nie jest. Nie jest tak. No można sobie właśnie pomóc... Różnymi technikami. Jedną z takich technik, która naprawdę sporo wnosi, to jest właśnie hipnoterapia. Ludzie się boją hipnozy, bo myślą, że to jest jakieś dodatkowe sterowanie. To nie tak. Nie, ma się cały czas świadomość. To nie jest tak, że traci się świadomość. Absolutnie. To nie jest ta hipnoza estradowa, czy jakaś taka manipulująca. Nie. Musi być świadomość, ponieważ tutaj pracujemy i z umysłem świadomym, i z podświadomym. To jest połączone ze sobą. Bo jeśli chcemy uwalniać programy, no to musi być w jakiś sposób jakaś część umysłu świadomego włączona, prawda? Musi być. Tak, to jest stan rozszerzonej świadomości, a dochodzi się do niego poprzez rozluźnianie, które się stosuje w hipnozie. Tak. Ale to nie jest hipnoza pozbawiająca człowieka świadomości i woli. To odwrotnie. To jest rozszerzanie świadomości. Zgadza się. No właśnie tutaj to, co ja robię, to właśnie na bazie tego, że odkodowuję też te procesy karmiczne, tak? Jeśli osoba jest gotowa na to. To jest bardzo ważne. Tutaj mówisz, że ludzie się boją hipnozy i naprawdę się boją, bo zauważam teraz, że była się badana hipnozę z medium. Idą na sesję, gdzie medium przeprowadza, wchodzi w ich przestrzenie
i przeprowadza sesję hipnozy i wchodzi w przestrzenie i przekazuje informacje, jakie są w tych przestrzeniach. Ale też właśnie zaznaczam, jeśli taka hipnoza kogoś interesuje, to tylko dla ciekawości. Czyli wiadomo, zobaczyć sobie jakieś te reinkarnacje, wcielenia, ale nikt nie zrobi za nas wewnętrznej pracy. No, oczywiście. Nie ma oczywiście. Czegoś takiego, że jeśli chcemy poszerzać świadomość, że zrobi za nas to medium. No bo to my musimy to zobaczyć. No, no tak. My musimy i to poczuć. Tak, jak ta świadomość do nas spływa, a tak. Nie, że ktoś nam po prostu powie. No to tak, jakbyśmy w gazecie przeczytali. No, no tak, tak. Zakazać. Dobrze, to jakaś puenta na koniec? Puenta na koniec. Ludzie, rozwijajcie się. My wam w tym tak pomożemy. Możemy. Tak, jak najbardziej, jak najbardziej. Bo jedyną ucieczką z tego wynika, z tej naszej rozmowy, z tego systemu. Tak, wynika, że jedyną ucieczką z systemu to jest właśnie świadomość. Tak. Trudno również tą świadomość w tym systemie uzyskiwać samemu. Trzeba, no dobrze. Każdy z nas szukał, tak. Ja też szukałam, tak. Każdy z nas szukał. Ja też. To nie jest tak, tak że my, tak. Tak, bo nam tak poblokowano tą świadomość, że każdy z nas szukał, no ale w końcu dotarł do tego, co poczuł to na sobie, w sobie poczuł, tak, że to przynosi rezultaty, że to nas rozszerza, że postrzeganie, nasze widzenie. Ja bym powiedziała, że bez pomocy to się z tego nie wyrwie. No, zgadza się. No ja tak mówię, ja też chodziłam na różne właśnie takie, jak mówię, ten kontakt z hipnozą, gdzie miałam, tak? I tam dopiero mi się oczy otworzyły. Dopiero tam zaczęłam rozumieć, o co tu chodzi, wow! No, bo to właśnie ten taki strzał z góry, to tak. Po prostu, to jest wybuch, ja wybuch na tym poziomie. Tak, a to był naprawdę wybuch, bo ja jeszcze wtedy nawet nie byłam gotowa do pewnych rzeczy, ja ich nie rozumiałam. A tu takie informacje przyszły, gdzie ja nagrywałam sobie każdą tą sesję i dopiero odsłuchiwałam. I pamiętam, po roku czasu dopiero jak słuchałam, mówił, o to chodzi, dopiero ta świadomość się poszerzała z czasem, bo to nie jest tak, nie, że ta świadomość, ona nam się, przyjdziemy na jedną sesję, ona nam się od razu odblokuje, rozszerzy, tylko to jest praca, trzeba wrócić do wewnętrzną pracę. No, zaufać sobie, że to, co robię tutaj, dla siebie, bo to robimy dla siebie, nie dla nikogo innego, tylko dla siebie. To jest najważniejsze, co możemy zrobić w tym obecnym wcieleniu. Tak, to jest na dobrą sprawę być albo nie być. To nie jest tylko kwestia o życie, o jakość życia, to jest kwestia o istnienie, o bycie w przestrzeni, bycie w kosmosie, bycie we wszechświecie. Tak. I z tą konkluzją może Państwa zostawię. Dziękuję. Dziękuję Państwu bardzo.